52-latek kierował Volkswagenem. Sposób jego jazdy od razu zwrócił uwagę policjantów. Mężczyzna był kompletnie pijany. Pierwsze badanie alkomatem wykazało w jego organizmie ponad 2,3 promila. Następnie drugie badanie wykazało już ponad 2,5 promila alkoholu. Dodatkowo po sprawdzeniu 52-latka w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Stracił je właśnie za jazdy na podwójnym gazie. Tego dnia policjanci zatrzymali również kierowcę Audi, który w terenie zabudowanym jechał z prędkością 110 km na godzinę. Mandatem karnym została ukarana również jego pasażerka, która wyrzuciła niedopałek papierosa wprost na radiowóz. Również mandatem karnym został ukarany kierowca, który wyprzedzał na skrzyżowaniu. Lubińska grupa Speed została powołana w 2019 roku w celu eliminowania niebezpiecznych zachowań na drodze. Od momentu jej powołania funkcjonariusze skontrolowali ponad 55 tysięcy pojazdów.